Dzień dobry Państwu. Właściwie nie wiem, czy dzień dobry, czy dobry wieczór, bo to końcówka sierpnia, właściwie początek września jest taki, że jeszcze jest dzień, a widzimy już nadchodzący wieczór. Ja się nazywam Sylwia Żmijewska-Kwirenk, jestem szefową programu Szkoła Ucząca się, członkinią Zarządu Centrum Edukacji Obywatelskiej. Dzisiaj będę miała przyjemność spotkać się z Państwem oraz z moimi gośćmi, Izą i Edytą, by rozmawiać o tym, jak od samego początku roku motywować uczniów, angażować uczniów nie tylko w uczenie się, ale również w działanie i we własny rozwój. Chwilkę jeszcze łączymy się z Facebookiem, więc zapraszam Państwa do witania się na czacie, do tego, żeby napisać, skąd Państwo jesteście, jak wam minął 1 września, z jaką energią przyszliście na to spotkanie, co dostaliście od uczniów. Nasze spotkanie potrwa godziny 15, widzicie, oczywiście zaczyna się od kłopotów technicznych, nie mogę przesunąć mojej prezentacji, ale zaraz to zrobię. O, oczywiście spotkanie organizowane jest w ramach działalności Centrum Edukacji Obywatelskiej. Od ponad 28 lat staramy się towarzyszyć szkołom, dyrektorom, nauczycielom i nauczycielkom w doskonaleniu pracy szkoły. Dostarczamy nowych tematów, inspirujemy nowymi metodami, ale przede wszystkim przyglądamy się temu, jak funkcjonuje szkoła, jakie ma potrzeby i staramy się na te potrzeby w miarę adekwatnie odpowiadać. Dzieje się to też dzięki temu, że współpracujemy z bardzo dużą grupą nauczycieli i nauczycielek, to tak naprawdę oni, dzieląc się swoimi praktykami i rozwiązaniami, inspirują Was do pracy. Mamy też nadzieję, że dodają też nowej energii i motywują. Centrum Edukacji Obywatelskiej oprócz inspiracji prowadzimy szkolenia dla rad pedagogicznych, prowadzimy kursy internetowe, które mają Was wzmacniać dydaktycznie, metodycznie, ale prowadzimy też programy, które są kierowane do Was jako nauczycieli, ale również do Waszych uczniów i uczennic. Programy zawsze zorientowane na rozwijanie kompetencji uczniów, wzmacnianie ich kompetencji społeczno-emocjonalnych, ale też kompetencji proinnowacyjnych. Programy są o różnych tematach, od ekologicznych po takie związane z samorządnością uczniowską. O nich chwilkę powiem na samym końcu tego webinarium, także zostańcie Państwo z nami do końca. Z nami współpracuje ponad 10 tysięcy szkół. Z nami, mówię, z programem Szkoła Ucząca się. Z CEO współpracuje jeszcze więcej tych szkół. Państwo korzystacie z naszego wsparcia w bardzo różny sposób, czerpiąc właśnie inspiracje, sprawdzając narzędzia, metody czy strategie, które proponujemy, ale też, i co jest ważne, i to dzisiejsze wydarzenie też ma mieć taki charakter, spotykając się z innymi nauczycielami, rozmawiając z nimi o swoich wyzwaniach, swoich problemach, szukając wspólnie najlepszych rozwiązań. Jeśli chodzi o program Szkoła Ucząca się, w ramach którego jest to dzisiejsze webinarium, to jest taki program, który realizujemy od ponad 20 lat z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności. Koncentrujemy się na poprawie jakości uczenia się w szkole, wspierając dyrektorów, na przykład w ramach studiów podyplomowych liderów oświaty, rozwijając kompetencje nauczycieli na warsztatach dla rad pedagogicznych i kursach internetowych dla nauczycieli, czy też na takich webinarach jak to dzisiejsze, ale też przygotowując różnego rodzaju materiały, prowadząc serwisy, które dotyczą trzech ważnych dla nas obszarów pracy szkoły. Po pierwsze oceniania. My jesteśmy też organizacją, która od lat towarzyszy szkołom we wdrażaniu oceniania kształtującego, rozwijając współpracę nauczycieli. To jest też dla nas ważny aspekt, bo wierzymy, że właśnie takie wspólne przekonania o możliwościach uczniów, o tym, w jaki sposób z nimi pracować, tak naprawdę wpływają na pracę szkoły. I promując, czy też upowszechniając przywództwo edukacyjne, rozumiane jako zaangażowanie nie tylko dyrektora jako lidera szkoły, ale również nauczycieli, którzy mają swoje obszary odpowiedzialności w rozwoju szkoły. Dzisiaj spotykamy się z Izą i Edytą, ja za chwilkę kilka słów o nich powiem. Chcemy się wzajemnie wzmacniać już od samego początku roku szkolnego, dlatego taki termin, 1 września, i cieszymy się, że Państwo jesteście tutaj z nami.
Będziemy rozmawiać głównie o motywacji, o tym, jak ją budować, o takiej motywacji do uczenia się, ale też o motywacji do bycia w szkole, o motywacji do budowania relacji z nauczycielami, z uczniami, o motywacji związanej z takim osobistym też rozwojem ucznia. Ja też mam taką nadzieję, że uda nam się trochę też opowiedzieć o własnej motywacji, naszej nauczycielskiej. Tutaj dziewczyny, liczę też na Was i na to, że się podzielicie też z tej perspektywy jakąś swoją refleksją. No ale oczywiście na tę motywację wpływają różne czynniki, dlatego też chcemy przez chwilę rozmawiać o dobrostanie, integracji i zaangażowaniu klasy, o potrzebach emocjonalnych i społecznych uczniów. Ale wszystko jakby po to, żeby myśleć o takich skutecznych sposobach i strategiach motywowania ucznia na lekcji, między lekcjami, po lekcji, do uczenia się. Są z nami. Trzeci raz to powiedziałam. Iza Jaskółka-Turek i Edyta Wąsik. Dziewczyny od lat współpracują z Centrum Edukacji Obywatelskiej, z programem Szkoła Ucząca się. Obie są mentorkami w naszych kursach internetowych Nauczycielskiej Akademii Internetowej. Obie są asystentkami szkół, które decydują się na wprowadzanie oceniania kształtującego. Obie też są trenerkami Szkoły Uczącej się, ale też trenerkami innych programów, które w CEO realizujemy, więc ta perspektywa dziewczyn jest bardzo szeroka, jeśli chodzi o to, taką perspektywę osób towarzyszących nauczycielom i nauczycielkom, ale myślę, że dzisiaj przede wszystkim będą mówiły o swoim doświadczeniu nauczycielskim, zaczynając od tego 1 września i będą się dzielić swoimi sprawdzonymi sposobami na motywowanie wszystkich uczniów i uczennic, ale też, jak rozumiem, na motywowanie całej klasy, tak? No bo ta motywacja to jest z jednej strony angażowanie pojedynczego ucznia, ale też włączanie całej grupy. Uczą w bardzo różnych szkołach, to myślę, że je bardzo różni, ale cieszę się, że mamy tę perspektywę osoby, która choć pracuje w szkole, w Zespole Szkół Specjalnych nr 4 w Sosnowcu, to też pracuje ze szkołami, które nie są szkołami specjalnymi, więc ma te dwie perspektywy. Edyta jest nauczycielką szkoły podstawowej w Lublinie. Dziewczyny, myśmy się umówili oczywiście, umówiły na kolejność. Zacznie Iza. Iza zacznie od samego początku, czyli od tego, jak rozpocząć nowy rok szkolny, dbając o różne obszary i od tego, a później w drugim wejściu opowie nam o różnych sposobach na integrację klasy, przy czym ten kontrakt klasowy jest jednym z takich narzędzi. Izo, zapraszam Ciebie. Myśmy o tej motywacji rozmawiały bardzo dużo i wspólnie się zgodziłyśmy, że motywacja to jest coś, nad czym się pracuje. To znaczy, to jest taka rola nauczyciela, to jest też takie zadanie, które ma codziennie właściwie do wykonania uczeń i że motywacja do uczenia się zakłada też w ogóle motywację do przyjścia do szkoły, do wchodzenia w interakcje społeczne. Chciałabym, żebyś też o tej perspektywie tutaj z naszymi uczestnikami się podzieliła. Jak ją budować właśnie od samego początku, zaczynając ten nowy rok szkolny? Dzień dobry Państwu, witam Was bardzo serdecznie. W bardzo dobrym dzisiaj nastroju, bo dziś jest 1 września. W mojej szkole 1 września to jest taki czas, kiedy dzieci i też dorośli, bo w mojej szkole są dzieci od klasy pierwszej do szkoły podstawowej, do klasy trzeciej, szkoły przysposabiającej do życia. To jest taki przekrój od średnio od 8 do od 7 do 24 roku życia. Do mojej szkoły ludzie, nauczyciele, nauczycielki i dzieci, dorośli przychodzą z radością i dzisiaj chcę zapytać Was, z jaką Wy energią, w jakim Wy nastroju rozpoczynacie rok szkolny. Obserwuję trochę czat i bardzo byłabym Wam wdzięczna, gdybyście Państwo mogli napisać, jaka jest Wasza energia, jaki jest Wasz nastrój. Możecie to określić w skali, możecie to określić kolorem. Byłabym wdzięczna za taką interakcję, która tutaj na tym czacie by się zadziała. Co jest ważne dla mnie, rozpoczynając rok szkolny, to jest to, żeby się trochę pochylić nad sobą, przyjrzeć się sobie
i temu, w jakim ja nastroju, z jaką ja motywacją rozpoczynam rok szkolny. Tutaj pani Agnieszka pisze, że pani Agnieszka z pełną baterią, 10 na 10 w kolorze czerwonym, to jakby widzę, że jest energia, jest moc, super, ja bardzo się z tego cieszę, bo to jest tak, moi drodzy państwo, że ten nasz nastrój, ta nasza energia na początku przekłada się bardzo wyraźnie na energię uczniów i na to, jakby to jest takie sprzężenie zwrotne. Kiedy ja mam dobrą energię do rozpoczęcia pracy, do przyjścia do szkoły, ta energia jest we mnie widoczna. Kiedy uczniowie mają tą energię, to wtedy nawet jeśli ja mam jej spadek, to jakby nawzajem się motywujemy. Widzę tutaj zielono, pełna energia, gotowa do działania pozytywnie. Po 33 latach energii brak, pisze pan Marek. Panie Marku, ja 27, jeszcze mam, trzymam kciuki, żeby i pan miał. Na kolejnym slajdzie przyjrzycie się państwo jakby takiemu pojęciu, które ostatnio, tak już właściwie od czasu pandemii dosyć często jest obecne na różnych webinariach i w publikacjach, a mianowicie zadbaj o siebie i swój dobrostan. I to jest może takie trochę już utarte powiedzenie, ale tak naprawdę dobrostan jest bardzo ważny. Bardzo ważne jest to, w jaki sposób my opiekujemy się sami sobą. Nauczyciel, który opiekuje się sam sobą, który dba o siebie, swój potencjał, swój dobrostan, pozwala jakby uczniom na odniesienie sukcesu. O tym będę mówiła za chwileczkę. Natomiast teraz chciałabym troszkę więcej powiedzieć o tym, jak ja rozumiem osobę, która dba o swój dobrostan. To jest taka osoba, która zna swój potencjał. Potencjał to jest coś, co jest we mnie mocne, co jest we mnie takie, z czego jestem zadowolona. Bardzo dużo psychologia obecnie mówi i pedagogika także współczesna mówi o pracy na mocnych stronach. Jakby mniej zwracamy uwagę na to, jakie mamy niedoskonałości, jakie uczniowie mają niedoskonałości, jakie mamy wady, niedociągnięcia. Pracujemy na potencjale. Kiedy pracujemy na potencjale, to dzieje się taka magiczna rzecz, że łatwiej nam jest dostrzegać też potencjał w innych, czyli w swoich koleżankach, kolegach z pracy, ale także w swoich uczniach. Osoba, która dba o swój dobrostan, to osoba, która jest odporna na stres. Myślę sobie, że to nie jest proste, szczególnie w dzisiejszych czasach, kiedy jest tak dużo zmian, kiedy wydarzyło się w naszym nauczycielskim życiu zawodowym, wydarzyły się różne sytuacje, które tą motywację do pracy trochę zaburzyły, trochę zmieniły. I myślę, że każdy z nas w jakiś sposób doświadcza tego stresu i to nie chodzi o to, żeby go nie odczuwać, tylko chodzi o to, żeby być świadomym po pierwsze tego, że ja ten stres czuję, po drugie mieć w swoim narzędziowniku osobistym takie techniki, takie narzędzia, które pozwalają sobie z tym stresem radzić. Ja na przykład od kilku lat codziennie rano, koleżanki ze mnie się śmieją, jak mam o 7:15 zaczynam rewalidacją, ja wstaję o 5 rano, siadam na mojej macie i praktykuję uważność. Bardzo mi to dobrze robi. Bardzo mnie dobrze nastraja do dnia, który mnie czeka. Ale zaczęłam to też z uczniami wcześniej, zanim pracowałam jeszcze w szkole specjalnej, bo ja przez 25 lat pracowałam w szkole ogólnodostępnej. Byłam pedagogą szkolną i pracowałam też z uczniami i uczennicami o specjalnych potrzebach edukacyjnych i tam zaczęłam praktykować wdzięczność. Prowadziliśmy dzienniczki wdzięczności. Zaczynam dzień od takiego dobrego nastrojenia się do życia, do pracy, do kontaktu z ludźmi, a kończę tym, że piszę 2-3 zdania o tym, z czego jestem zadowolona i za co jestem wdzięczna, komu i za co jestem wdzięczna. Osoba, która dba o swój dobrostan, to osoba, która ma też poczucie celu. Trochę tak czytam jednym okiem to, co tu jest na czacie i widzę, że tutaj naprawdę są rekordziści, 41 lat, w zawodzie 39 lat pracy jeszcze na zielonym, pani Basiu, bardzo, bardzo gratuluję. Poczucie celu i sensu.
Ja powiem o sobie. Rozmawiam z moimi koleżankami, kolegami ze szkół, głównie ze szkół ogólnodostępnych i oni opowiadają o tych zmianach. Nie chcę o tym teraz mówić, o tym, co się dzieje w prawie oświatowym, w nazwach przedmiotów, w podstawach programowych i oni jakby są bardzo tym sfrustrowani. Ja myślę sobie, zajmijmy się tym, na co mamy wpływ. A mamy wpływ tak naprawdę na to, jak wyglądają nasze lekcje, w jakich jesteśmy relacjach z innymi, jaką budujemy atmosferę i stawiajmy sobie małe cele. Kiedy stawiamy sobie małe cele, przynajmniej ja tak mam, łatwiej mi osiągnąć sukces. I tak też, w taki też sposób pracuję z uczniami. Osoba, która dba o swój dobrostan, dba o swoją kondycję fizyczną, to u mnie to jest obszar wciąż do rozwoju, ale to nie muszą być wielkie rzeczy. Ja mam psa, adoptowałam labradora 3 lata temu ze schroniska i pies bardzo, bardzo dba o to, żebym ja dbała o swoją kondycję fizyczną. Chodzimy sobie codziennie na długie spacery. Myślę sobie, że tutaj każdy z Państwa, to jest ważne, bo pewnie wiemy to wszyscy, że w momencie, kiedy wykonujemy jakieś ćwiczenia fizyczne, następuje wyrzut dopaminy, wyrzut endorfin, przepraszam, to są substancje, które nam warunkują jakby szczęście, więc jakby zachęcam. Ważne bardzo jest też to, żeby mieć poczucie przynależności. Myślę sobie, że łatwo jest bardzo nauczycielom, którzy są w takim miejscu, w którym mają wokół siebie ludzi, z którymi współpracują, na których mogą polegać, wśród których się dobrze czują. No i to poczucie do tej przynależności, do tej wybranej społeczności, do tej małej grupy jest naprawdę bardzo ważne. Ale chcę powiedzieć o tym, że jest wiele jakby takich zewnętrznych rzeczy, które mogą na ten nasz dobrostan wpływać, ale tak naprawdę to my sami odpowiadamy za niego. My sami trochę decydujemy, czy bardziej marudzimy, czy bardziej mówimy takim językiem pozytywnym, językiem pełnym wdzięczności, językiem dobrych relacji. Czy nawet kiedy mamy gorszy dzień, to nie pozwalamy temu uczuciu nas dominować, tylko poszukujemy rozwiązań, jakby ogniskujemy się w dobrych rzeczach. I to jest też ważne, bo obserwują nas nasi uczniowie i uczennice. I na dole tego slajdu, który tutaj Państwo widzicie, napisałyśmy, gdzie Państwo możecie znaleźć więcej informacji na temat dobrostanu edukacji opartej na relacjach. To jest kurs nauczycielskiej Akademii Internetowej, relacja jako podstawa skutecznego uczenia się, ale też serdecznie zapraszamy na konferencję z okazji Dnia Nauczyciela Uczę się, mam wpływ. Tam będzie naprawdę wielkie wydarzenie. Serdecznie zapraszam. Za swój dobrostan odpowiadam sam, w związku z tym, jak mogę się o niego najlepiej zatroszczyć. Po pierwsze, zatroszmy się o samych siebie. Znajdźmy czas dla siebie na drobne przyjemności. Nagradzajmy się za coś, co nam wyjdzie. Poznałam w CEO taką koleżankę, też jest trenerką szkoły uczącej się, ma na imię Ewa i pracuje w Lublinie, która nauczyła mnie bardzo ważnej rzeczy. Powiedziała mi: Iza, jak jesteś z czegoś zadowolona, coś ci wyszło, kup sobie prezent. Ona lubi biżuterię i kupuje sobie biżuterię. Oczywiście to nie są to jakieś tam drobne rzeczy, ale ja też sobie zaczęłam dawać prezenty. Kupię sobie kubeczek, kupię sobie dobrą herbatę, wybiorę się na lody, zadbam o siebie. Wybór priorytetów to jest bardzo ważne, bo czasem mam takie wrażenie, że my nauczyciele robimy bardzo dużo rzeczy i mam też takie poczucie, że niektórych z tych rzeczy wcale nie musimy robić. Robimy dokumenty, nie wszystkie te dokumenty są wymagane przez prawo oświatowe.
nie wybieramy tak priorytetów, żeby zadbać o siebie, czyli zgłaszamy się do 8 zespołów zadaniowych, do wielu różnych zadań w szkole. W związku z tym jakby potem nie mamy czasu na to, żeby się zająć sobą i odpocząć. To, o czym ja teraz mówię, to wiąże się trochę z dobrą organizacją pracy i efektywnym zarządzaniem czasem, bo ta dobra organizacja pracy, efektywne zarządzanie czasem dla mnie polega też na tym, że mamy czas na życie zawodowe, ale też mamy czas na życie prywatne i swoje pasje. Poza tym też idzie rozwój. Kiedy uczymy się nowych rzeczy, kiedy przebywamy wśród ludzi, którzy nas inspirują, mamy nową energię do pracy. Więc kiedy ja się wypalam, jadę na jakąś konferencję, jadę na jakieś spotkanie, spotykam się z osobami, które są dobrze nastawione do pracy, mają nową energię, ja wracam zupełnie w innym nastroju, z inną energią. Dbanie o swój dobrostan to jest też posługiwanie się otwartą komunikacją, czyli mówienie w taki asertywny sposób, o co nam chodzi, a nie liczenie na to, że ktoś zrozumie, co mówimy między wierszami. To jest bardzo ważne, bo potem z tego rodzi się jakby dużo takich nieporozumień czy jakichś sytuacji, które w ogóle są niepotrzebne. Dla mnie też dbanie o swój dobrostan to jest wewnętrzna zgoda na popełnianie błędów. To jest dla mnie bardzo ważna rzecz, czyli pozwalam sobie się pomylić, pozwalam sobie czegoś nie wiedzieć, pozwalam sobie być zmęczona, pozwalam sobie posłuchać mojego ciała, jeśli moje ciało mówi: Iza, jest 20:30, nie przygotowuj już kolejnej sprawności dla dzieci, tylko połóż się, odpocznij trochę, to ja już to robię. Budowanie relacji, dla mnie to jest bardzo ważna rzecz. Dla mnie bycie w relacji z innymi ludźmi, bycie w relacji z uczniami, bycie w relacji z koleżankami, z kolegami z pracy, wspólne wymyślanie różnych rzeczy, ale też śmianie się i dawanie sobie takiej przestrzeni na to, żeby po prostu być ze sobą, jest bardzo ważne. To jest przykład pewnego ćwiczenia, które możecie Państwo znaleźć na stronie, którą tutaj macie na dole slajdu, która pozwala, mnie bardzo pozwoliła zobaczyć, czy właściwie ustawiam swoje życiowe priorytety. Jak widzicie Państwo tutaj te akumulatorki, to macie tutaj na nich różne nazwy: rodzina, związek, życie społeczne, praca i tak dalej. I to ćwiczenie polega na tym, że zastanawiamy się nad tym, co w danym momencie naszego życia jest dla nas jak ważne. Mamy skalę od 0 do 10 i na tych akumulatorach możemy wpisać właśnie te numery. Może być tak, że pewne rzeczy są dla nas na przykład ważne na 5 i tych rzeczy jest tutaj na przykład 3, a są takie rzeczy, które są dla nas ważne na przykład na 10 i też może być ich kilka. I to są te akumulatorki z napisami. Poniżej Państwo widzicie taki kabelek, który prowadzi do kontaktu od każdego z tych akumulatorków i poniżej błyskawicy, bliżej kontaktu jest taki prostokącik. I w ten prostokącik wpisujemy, ile czasu w moim życiu obecnie poświęcam na te rzeczy. I znowu mamy tą samą skalę od 0 do 10. Czyli na przykład, jeśli dla mnie ważne w danej chwili jest praca i kariera, ona jest ważna na przykład na 10, a ja poświęcam na to 3, to odejmuję 3 od 10 i wychodzi mi pewna różnica. I zastanawiam się nad tym, jakby, czy to jest dobrze, czy jakby ten mój wkład i mój wysiłek poświęcony w to, żeby dbać o ten obszar w moim życiu, jest wystarczający. Nie będziemy teraz tego robić. To jest bardzo dobre ćwiczenie takie, żeby samemu poddać refleksji swój dobrostan i swoją uważność czy ważność tych obszarów życiowych, ale też na stronie tej edukowisko.pl znajdziecie Państwo takie bardzo podobne ćwiczenie dla swoich uczennic i uczniów. I teraz chcę jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy. Dobrostan, mówiłam na początku, że dobrostan nauczyciela i dobrostan uczniów to jest pewne sprzężenie zwrotne. Jeśli ja jestem spełniona, jeśli mam dobrą energię, jeśli troszczę się o siebie, dbam o relacje z innymi, dbam też o relacje z uczniami. Jeśli mam pozytywną samoocenę, pracuję na potencjale, zauważam w uczniach przede wszystkim potencjał, a nie to, czego im brakuje. Jeśli dla mnie ważna jest otwarta komunikacja, ważne jest też dbanie o swoje granice i granice innych, buduje bezpieczną i taką sprzyjającą uczeniu się atmosferę na zajęciach.
Jeśli dla mnie ważne jest to, jeśli dla mnie ważna jest samoregulacja, ważne jest to, co jakby dzieje się z moim życiem, daje uczniom duże możliwości partycypacji, czyli takie poczucie wpływu na rzeczywistość szkolną. Jeśli pracuję na potencjale, doceniam. Jeśli chcę otwartej komunikacji, dialogu, udzielam konstruktywnej informacji zwrotnej, która pozwala uczniom się rozwijać. Jeśli sobie wybaczam błędy i daję prawo do nich, mówię uczniom, super, że popełniłeś błąd, to zobacz, dzięki temu możemy się czegoś nowego nauczyć. Jeśli dbam o taki balans między pracą zawodową a życiem prywatnym, nie obciążam uczniów nadmiarem zadań. Jeśli zależy mi na tym, żebyśmy dobrze się czuli i przestrzegali zasad i dbali o swoje granice, ustalamy bezpieczne i przejrzyste zasady współpracy, a to wszystko tak naprawdę sprzyja temu, żeby była atmosfera bezpieczeństwa i na lekcjach, która sprzyja uczeniu się i rozwojowi. I dla mnie tak naprawdę dobrostan nauczyciela wspiera dobrostan uczniów, i dobrostan uczniów wspiera dobrostan nauczyciela, natomiast to my w szkole jesteśmy osobami, tak czuję, które powinny inicjować to, bo jesteśmy nauczycielkami, nauczycielami, no i po prostu jesteśmy dorośli. Dziękuję. Bardzo Ci dziękuję, Izo. Możemy mieć takie poczucie, że mało było w tej pierwszej części o motywacji, ale wydaje mi się, że właśnie od tego zaczyna się motywacja, od naszej własnej, wewnętrznej motywacji, tego, w jaki sposób ją rozwijamy, o nią dbamy i jak też ją modelujemy tak naprawdę od samego początku, od pierwszego wejścia naszego do klasy. Myślę, że tu dużo było też o takich warunkach, podstawowych warunkach, takich naprawdę podstawowych, no, które są niezbędne do tego, by następowało u naszych uczniów efektywne uczenie się, oczywiście zaczynając od ich zaangażowania. Teraz chciałabym Ciebie, Edyto, zaprosić, bo Ty już będziesz mówić wprost o motywacji, chociaż z rozmowy naszej przed tym webinarem wiem, że to wcale się może nie wydać takie oczywiste, że to jest o motywacji. Także zapraszam Cię do tego, żebyś się podzieliła swoim doświadczeniem, jak Ty budujesz i rozwijasz, jak wspierasz motywację wewnętrzną swoich uczniów i swoich uczennic, jakie są warunki niezbędne, by ją budować, ale też jakie są praktyczne, proste sposoby na to, by prawie że w każdym momencie życia dziecka w szkole o to zadbać. Zapraszam Cię. Dzień dobry, witam Państwa i pozdrawiam z Lubelszczyzny. Ja rzeczywiście chciałabym powiedzieć dzisiaj bardziej o motywacji, ale chciałabym zacząć od takiej historii, która spotkała mnie stosunkowo niedawno, chociaż mogłabym się z Państwem ścigać w te lata, które tam wpisywaliście, ile to jesteśmy w szkole. I pamiętam, kiedy dostałam chyba 2 czy 3 lata temu maila od rodziców mojej uczennicy i tata w dość prostych słowach napisał mi, że on oczekuje, że ja, ponieważ ja jestem nauczycielką historii, że ja na lekcjach historii zmotywuję jego córkę, ponieważ on już wyczerpał wszystkie sposoby, które miał do dyspozycji. I przyznam, że natknęło mnie to trochę do tego, żeby pomyśleć właśnie o tym, co to w ogóle znaczy motywacja i jak ja to mogę zrobić, czy ja w ogóle mogę się podjąć takiego zadania, które wydaje się zadaniem no karkołomnym. Tak jak dzisiaj Sylwia powiedziałaś o tym, że motywacja i w ogóle jej budowanie jest to proces. I wydaje mi się, że chyba moja myśl była, pierwszą myślą właśnie było to, że to nie jest tak, że ja coś wytworzę od zera, że ja mogę tę motywację w jakiś sposób zbudować. Myślę, że zawsze wiedziałam i myślę, że Państwo też wiecie, bo pracując w szkole, jest to temat bardzo taki dla nas ważny i nośny, bo zawsze myślimy o tym, jak zmotywować naszych uczniów. Naszym marzeniem zdecydowanie jest zawsze widzieć zmotywowaną klasę, widzieć dzieci, które chcą bardziej niż chcemy my. No, z tym będzie trochę trudniej, ale rzeczywiście myślę sobie, że ta motywacja jest w naszym zawodzie czymś, na co zawsze zwracamy uwagę. Kiedy pojawiam się gdzieś w szkołach, w mojej szkole albo w innych szkołach, to wszyscy mi mówią, no to teraz nam pani powie, jak to będzie, co my mamy zrobić, żeby zmotywować tych uczniów. No i myślę sobie, że jak tego oczekujemy, to możemy ponieść porażkę taką od razu.
Chciałam też powiedzieć o tym, że wydaje mi się, że ważne jest, żebyśmy pamiętali, że ta motywacja składa się z dwóch części, z tej wewnętrznej motywacji, czyli tak jak tutaj mamy podane, jest to takie źródło w człowieku, takie światełko, które daje nam taką wewnętrzną chęć do działania, daje nam radość i zadowolenie. I że bardzo ważne jest, żebyśmy pamiętali, że drugą częścią tej motywacji jest taka motywacja zewnętrzna, która właściwie jest jej przeciwieństwem, czyli takie motywowanie poprzez jakieś zewnętrzne bodźce, które oczywiście dają szybkie efekty, bo takim bodźcem zewnętrznym będzie no na przykład uwaga albo zła ocena, albo to, co z czym ja się często zderzam, że dzieci mają obiecane, że będą miały komórkę, wyjazd albo jeszcze coś innego, jeśli pojawią się jakieś oczekiwane zachowanie lub oczekiwane przez rodziców albo przez nauczyciela oceny. I oczywiście ta motywacja jest skuteczna, natomiast ona jest zdecydowanie krótkotrwała, bo w pewnym momencie te oceny, cukierki, jak my to, tego nie nazwiemy, po prostu przestaje działać. Poza tym z motywacją zewnętrzną nie tylko dzieci, ale właściwie nikt nie identyfikuje się i ona buduje ogromną skłonność do rywalizacji i takiego działania nastawionego na cel. Ja to często obserwuję, kiedy uczę w klasach ósmych i uczniowie właściwie wiedzą już, że napisali ten egzamin i właściwie te 2 tygodnie już po napisaniu egzaminu no, okazuje się, że właściwie to my nie mamy co robić, bo no jakby cel, który sobie stawiamy my albo rodzice stawiają uczniom jako sam egzamin, jest osiągnięty. I zawsze to jakby jest dla mnie taki pierwszy punkt, kiedy myślę w ogóle o motywacji. Dziecko w szkole, ja sobie zawsze wyobrażam jako taką walizkę. Myślę sobie o tym, jak ja mogę tę walizkę właściwie dołożyć, napełnić, co ja mogę włożyć do tej walizki, aby można było z tej walizki czerpać, a właściwie to nie można było, tylko aby to dziecko mogło w życiu czerpać sobie z tej walizki. Myślę, że w naszych, w takich tradycyjnych sytuacjach szkolnych i nie tylko, często pokutuje takie odnoszenie do tego, co się nie udało. Że tak naprawdę sukcesy dzieci są albo zauważane przez rodziców, ale trywializowane, albo mówienie, o to dzisiaj dobrze było, no to super, to się cieszę, że była piątka, się cieszę, że pani cię pochwaliła, to jest miłe. I to jakby czujemy jako taką doraźną pochwałę, która sprawia nam przyjemność. Psychologowie jednak podkreślają dzisiaj szczególnie, że docenianie przez ważne sobie osoby pełni bardzo ważną rolę w budowaniu tej motywacji wewnętrznej. Kto jest taką ważną osobą dla dziecka? No zdecydowanie są to rodzice. I jak myślę sobie o tym pakowaniu walizki, to też uważam, że jest tutaj bardzo duża rola, żebyśmy razem my z rodzicami współdziałali. Do tej walizki nigdy nie zapakujemy my sami, ani też nie zapakujemy jej, właściwie sami rodzice tego nie zapakują. I w tę walizkę bardzo chcemy włożyć wszystko to, co dziecko będzie mogło później wyjąć. Jak możemy to robić? Gdybym mogła jeszcze poprosić Cię, Sylwię, o poprzedni slajd, bo tam zapisałam takich kilka, nie chcę mówić rad, ale bardziej takich, tak, to nie w tą stronę poszliśmy chyba, o czym warto myśleć i co warto robić, żebyśmy mogli tę motywację wewnętrzną budować. Dzisiaj mówiłaś tutaj, Izo, Ty dzisiaj mówiłaś o wdzięczności. I rzeczywiście wdzięczność jest takim pierwszym hasłem i momentem, kiedy my możemy, tak, to jeszcze jedno do tyłu, o jest, ta wdzięczność, o której tutaj mówiłaś, Izo, czyli okazywanie takiej zwykłej, ale takiej naprawdę szczerej wdzięczności dziecku, nie za stopnie, ale za jego działanie, za to, że jest. Takie szczere powiedzenie, że kiedy patrzę na twoje, nie wiem, na twój zeszyt albo na twoją pracę domową, to jestem, czuję dumę. Po prostu mówienie też bardzo prosto o swoich odczuciach w stosunku do dziecka. Ważne też jest odnoszenie się do procesu zamiast do efektu. Ten efekt jest też ważny, ale bardzo często zdarza się, że moi rodzice przychodząc do mnie na zebrania mówią, że
uczyło się dziecko, właściwie pytałam, wszystko umie, a nie ma efektu i to jest demotywujące, że tak naprawdę ta ocena jest demotywująca i tutaj no, na pewno dobrze by było odnosić się do procesu, do wysiłku, które dziecko włożyło i nie mówić takimi komunikatami do dziecka, że jesteś doskonałym matematykiem, ale na przykład docenić to, w jaki sposób ty logicznie myślisz, jak bardzo dokładnie planujesz rozwiązanie tego zadania, że dokładnie zapisujesz, że nie mylisz zapisu chociażby znaków. I myślę, że to jest bardzo ważne, żeby też o tym myśleć i wskazywać na ten proces bardziej niż na samą ocenę czy ten sam cel, który być może czasami nie jest taki, jaki byśmy sobie zakładali. A mówieniu o swoich odczuciach, to już wspominałam, że jest to rzeczywiście taka kluczowa rzecz, o odczuciach też pozytywnych, ale myślę, że szczerość w ogóle w kontaktach z dziećmi jest bardzo ważna i doświadczam jej chociażby dzisiaj, kiedy nasze ciało wysyła czasami inny sygnał, a my mówimy co innego i myślę sobie, że to też jest rzecz, o której trzeba pamiętać. Podziękuj prawdziwie, tak, zupełnie szczere podziękowanie za nawet błahe rzeczy. Warto o tym nie zapominać, bo tak naprawdę powinniśmy sobie być wdzięczni, też o tym wspominała Iza właśnie, żeby o tym nie zapominać. Odzwierciedlić emocje i zachowania dziecka, czyli widzieć to, w jakim stanie ono w tej chwili jest. Widzieć to, czy jest zdenerwowane, albo po prostu zapytać. To też buduje takie poczucie uważności, że dziecko ma poczucie, że jest dla nas ważne i wie, że wczuwamy się w jego sytuację. Że zawsze, ja sobie zawsze myślę o tym, kiedy dzieci zgłaszają, że czegoś nie mają albo że czegoś nie odrobiły, to myślę sobie, że warto się wczuć, że to nie zawsze jest ważny ten brak zeszytu czy brak pracy domowej, bo być może za tym coś tam jeszcze innego jest. To, co buduje nam taką motywację, to jest samoocena i o samoocenie też moglibyśmy tutaj bardzo dużo mówić. Ta samoocena, czyli taka świadomość tego, w czym jestem dobry, świadomość tego, nad czym muszę jeszcze pracować, daje nam to w prosty sposób ocenianie kształtujące. I wszystkie kursy nauczycielskiej Akademii Internetowej, o których tutaj na pewno jeszcze Państwo usłyszycie, które wprowadzają zasady oceniania kształtującego, właśnie na tym bazują, na prostej i szczerej informacji zwrotnej o tym, co już umiem, nad czym muszę jeszcze popracować i jak mam to zrobić. I chcę tu bardzo mocno podkreślić, że ta pozytywna samoocena jest wynikiem podejmowanej aktywności przez dzieci. Jest to wynik ich działania. Ja mówię to często moim rodzicom, ponieważ kiedy zderzam się z tym, że oni mówią mi, że robią pracę za dziecko, żeby im pomóc, albo że zamawiają korepetycje, być może nawet jeszcze wtedy, kiedy one nie są potrzebne. I też chcę pokazać, jak bardzo takie różne działania, które my pozornie chcemy dziecku ułatwić, one właśnie obniżają tę samoocenę i one właśnie pomagają dzieciom zobaczyć, że no, jeśli mama mi zamawia korepetycję, to znaczy, że nie dam rady. Jeśli mama za mnie robi pracę domową, to znaczy, że ja jestem za słaby, ja sam jej nie zrobię. Naprawdę pomyślmy o tym, bo to są drobne rzeczy, które mogą nam pomóc. No i ten kubeczek, to też nie będę się wiele nad tym rozwijać, bo o tym mówiła dużo Iza, o naszym kubeczku, naszym nauczycielskim, ale nie zapominajmy, że ten kubeczek mają też dzieci i oprócz tego wszystkiego, co tam się pojawiło na tym slajdzie Izy, to chcę tutaj też Wam powiedzieć, żeby pamiętać o tym, że ten kubeczek naprawdę jest ważną rzeczą i że dzieci z tym kubeczkiem chodzą cały czas, przychodzą do szkoły i czasami jak mają puste, to my to bardzo mocno widzimy, więc warto tam dosypywać, bo do kubeczka możemy dać również my, niekoniecznie rodzice. Tam możemy dosypać naprawdę dużo. A na koniec chciałabym powiedzieć kilka takich bardziej konkretnych, takich nauczycielskich technik w kontekście tym, że jak myślałam o motywacji, to ja nie dam rady zrobić wszystkiego. Znaczy ja naprawdę nie mogę uleczyć dziecka, które ma niską samoocenę i jest mała współpraca z domem. Ja mogę zrobić dużo, ale nie mogę zrobić wszystkiego. Natomiast bardzo dużo, właściwie wszystko, mogę zrobić podczas lekcji, podczas moich lekcji, wtedy, kiedy ja po pierwsze planuję lekcję tak, aby ona miała dobre tempo i aby była atrakcyjna. I to jest dobrze, jeśli słyszę, że moi uczniowie mówią, dzisiaj było nudno,
bo jest to dla mnie informacja, aby rzeczywiście pomyśleć o tym, że może to rzeczywiście była nudna lekcja. Gospodarowanie czasem jest kluczowe, czyli takie bardzo dobre przemyślenie sobie tego, ile na to zadanie potrzebują moi uczniowie czasu. Wyznaczanie tego czasu to jest też kolejny krok, aby ta lekcja była bardziej atrakcyjna, ale też kiedy dzieci dostają zadanie i mają podane, że to jest na to 5 minut, to rzeczywiście bardziej się pilnują, bardziej się spinają. Bazować na doświadczeniu, czyli rzeczywiście osadzać wszystko właściwie to, jeśli się tylko to uda, ale jestem przekonana, że się uda, na doświadczeniu uczniów. Ja ucząc historii mam czasami takie kłopoty, jak tu osadzić te wydarzenia z przeszłości w dzisiejszych potrzebach uczniów, ale muszę Państwu powiedzieć, że uczniowie mi pomagają. I oczywiście słyszę o różnych grach, których nazw nie ośmielę się tutaj przytoczyć, ale słyszę o różnych grach historycznych osadzonych właśnie w różnych realiach i chłopcy z wielką energią opowiadały mi, że tak, tam to właśnie o wyprawach krzyżowych tam jest bardzo dużo. No i oczywiście ten punkt czwarty to jest to, od czego właściwie ja zaczęłam i zaczynam wszystko. Czyli to, żeby zapewnić uczniom taką pełną świadomość, czego się uczą, po co im to będzie potrzebne, no i też żeby zobaczyli, ile się już nauczyli. I nawet chociażby kończenie lekcji taką wyjściówką albo zastanowieniem się i refleksją, czego nie wiedziałem, a już dziś wiem. Nie wiedziałem, jak wchodziłam, ale dzisiaj już wiem. To bardzo też pomaga budować to poczucie takiej sprawczości, że wow, dzisiaj nauczyłem się. 45 minut i wiem więcej i już jestem mądrzejszy. To są takie też z pozoru drobne rzeczy, które są dla nas też bardzo ważne. Prowokujące pytania. W ogóle myślę sobie, że zachęcanie uczniów do myślenia i prowokowanie różnych sytuacji edukacyjnych i może nie tylko jest bardzo dobre. Zdarza mi się zacząć lekcję takim właśnie pytaniem albo dyskutować z uczniami i wtedy naprawdę widzę, jak często otwierają się im się oczy i nawet ci, którzy niespecjalnie lubią brać udział w lekcji, rzucają się w wir dyskusji i udowadniania mi, dlaczego to właściwie na przykład prace domowe są szkodliwe chociażby, prawda? Bo uczniowie bardzo chętnie przekonują mnie, że prace domowe są niepotrzebne i nie powinniśmy ich zadawać i oceny też są niepotrzebne i w ogóle nie powinny istnieć w szkole. I jest to też okazja do tego, żeby zachęcać ich do myślenia i wyrażania własnego zdania i właściwie nie tylko posiadania, ale wyrażania. Twórczość, samodzielność, akceptacja wszystkiego, co przynoszą ze sobą dzieci, akceptowania ich błędów, szanowania tego, że mają jeszcze czas, aby te błędy naprawić. Ja, tak jak tutaj gdzieś było wcześniej napisane, jestem pasjonatką OK zeszytu, który daje dzieciom właśnie szansę. Zrób to po swojemu, sam zdecyduj. To jest twój zeszyt. Zrób tak, jak chcesz, żeby to wyglądało. Współpraca i bycie w grupie i uczenie się w grupie to nigdy nie jest stracony czas. Dzisiaj miałam pierwszą lekcję z moją klasą i poprosiłam dzieci, żeby po prostu ze sobą pobyć. Żeby nie skupiać się na tym, że musimy zrobić jakieś zadanie albo musimy grzecznie posiedzieć w ławkach, żeby panią głowa nie bolała, bo będzie głośno. To bycie ze sobą jest bardzo ważne i na niego zawsze jest za mało czasu w szkole. Więc współpraca przy każdym zadaniu, jak najwięcej zadań w grupach, w parach, wymiana doświadczeń, swoich opinii. No i żeby tak domknąć, to informacja zwrotna, bez której nie ma tak naprawdę uczenia się efektywnego. I nie tylko udzielanie uczniom informacji zwrotnych opartych po pierwsze o to, co już potrafią, a po drugie o to, co, jak mają poprawić swoje błędy, bo myślę, że te wskazówki, oni na nie czekają, naprawdę. Oni czekają na to, że te wskazówki dostaną od nas. Ale też druga część tego zdania, czyli to, żebyśmy my, nauczyciele, byli gotowi na informację zwrotną od uczniów, bo tylko wtedy, kiedy naprawdę będziemy to widzieć i będziemy gotowi przyjąć takie zdanie, że lekcja była nudna albo to zadanie było za trudne, albo w ogóle nie rozumiem tego sformułowania, to tylko wtedy będziemy mogli tak naprawdę sami się rozwijać i czerpać tę radość, o której dzisiaj wszyscy Państwa tutaj pisali na czacie, którą ja podzielam. Bardzo Wam dziękuję za to, że mogłam dzisiaj tutaj być.
Bardzo Ci dziękuję, Edyto. Edyta opowiadała o tym, że uczenie się jest aktywnością, która zachodzi w głowie i w ciele ucznia i na to nie mamy wpływu. To znaczy nie mamy takiego bezpośredniego wpływu, ale możemy być zawsze, i Ty chyba, Edyto, zresztą Ty również, możemy być blisko uczniów, blisko ich potrzeb, blisko tego, z jakim kubeczkiem do nas przychodzą, blisko tego, czym możemy ten kubeczek napełnić. Ty, Edyto, też opowiadałaś o takich technikach i sposobach angażowania uczniów, które po pierwsze dają im poczucie sprawczości, a od tego poczucia sprawczości jest już bliżej do tej motywacji wewnętrznej. Tak? Znaczy to poczucie własnej wartości, tego co potrafię, co mi się udało, naprawdę wpływa na to, jak myślę o sobie, o swoim uczeniu się, o swoim rozwoju. Odwoływałaś się też do takich praktyk, które my staramy się też upowszechniać, czy to przez publikacje, które jako Centrum Edukacji Obywatelskiej wydajemy, czy też przez formy wsparcia, kursy internetowe, warsztaty, w których tworzymy Wam, nauczycielom, okazję do testowania różnych sposobów, różnych narzędzi, różnych metod, sprawdzania, na ile one są w ogóle bliskie Waszym uczniom. Ja więcej o publikacji, o kursie, który o tym też właśnie jest, opowiem na samym końcu, natomiast no, chciałabym zwrócić uwagę na to, że w ogóle w przestrzeni, zwłaszcza dzisiaj, gdy już jesteśmy tak mocno rozbuchani online'owo, wszyscy, nie tylko my jako organizacja Centrum Edukacji Obywatelskiej, to jest bardzo dużo takich narzędzi, z których możemy korzystać. Natomiast o jednej rzeczy warto pamiętać, że tak, to są te narzędzia dydaktyczne, metodyczne, na które się najczęściej jako nauczyciele koncentrujemy, ale to są te również takie miękkie strategie i miękkie sposoby wpływania na uczniów, o których na przykład Ty mówiłaś, Izo, tak? To budowanie relacji, dbanie o dobrostan swój własny, a przez niego o dobrostan uczniów, ale Ty też o tym, Edyto, jakby do tego też nawiązywałaś. Cały czas jakby też zwracając uwagę, jak ważny jest ten czas i przestrzeń na relacje z uczniami. Mówię o tym też dlatego, że bardzo często my jako nauczyciele, ale też ja myślę sobie w ogóle jako profesjonaliści w różnych zawodach, koncentrujemy się na doskonaleniu swoich takich kompetencji twardych, konkretnych. Chcę lepiej uczyć historii, chcę lepiej uczyć matematyki. No i sięgamy po prostu po praktyki dydaktyczne, a są też inne sposoby na to, by wzmacniać swój warsztat nauczycielski. My też staramy się jako CEO to robić. Było o dobrostanie nauczyciela, było o dobrostanie ucznia, który też trochę jest wynikiem tego dobrostanu nauczyciela, było o motywacji jako procesie, no ale też są bardzo konkretne rzeczy, zachowania, sytuacje, które możemy już jutro, idąc do szkoły w poniedziałek, wdrożyć do szkoły, które też nam pozwolą te relacje z uczniami budować i od tego momentu właśnie też budować ich taką motywację wewnętrzną, tak znaczy prowadzić ich w tym kierunku. I teraz Ciebie, Izo, bym zaprosiła jeszcze raz do podzielenia się swoim doświadczeniem, jak Ty to robisz właśnie, co jest dla Ciebie w tym pierwszym miesiącu ważne i po jakie sprawdzone praktyki sięgasz. Dziękuję za udzielenie kolejny raz głosu. Dla mnie rzeczą, która jest absolutnie kluczowa, o której chciałabym mówić, a też mam poczucie, że ona trochę w szkole jest traktowana, no nie chcę powiedzieć po macoszemu, ale chyba nie do końca jest dobrze rozumiana, to jest klasowy kontrakt. Bardzo wyraźnie widzę, także teraz pracując w szkole specjalnej, gdzie jest dość duża grupa uczniów z autyzmem i ze spektrum autyzmu, że w sytuacji rozpoczynania pracy z nową grupą, z nową klasą, podstawową sprawą jest zadbanie o to, żeby wszyscy w tej klasie czuli się bezpiecznie, a bezpiecznie czujemy się wtedy, kiedy wiemy, na co się umawiamy, czyli co nam jest wolno, co możemy robić, a czego w tej grupie, w tej klasie robić się nie powinno, ale nie robić się nie powinno dlatego, że pani czy pan sobie tego nie życzy, tylko dlatego, że to po prostu nie sprzyja ani relacjom, ani uczeniu się. Czyli warto zadbać jutro, w poniedziałek o to, żeby państwa uczennice i uczniowie na nowo poczuli, że są nową klasą po wakacjach,
być może w nowym składzie, być może w nowym składzie wynikającym z tego, że doszli do klasy uczniowie czy uczennice pochodzące z Ukrainy, że do tej klasy przeniosły się dzieci z innych klas, albo że po prostu zwyczajnie zmieniła się struktura klasy. Więc co w tym kontrakcie jest ważne i dlaczego i właściwie czym kontrakt klasowy jest? To jest taka garść teorii. Ja teorii bardzo nie lubię, więc bardzo będę chciała ją od razu ubierać w praktykę. Więc już mówiłam o tym, że kontrakt buduje bezpieczeństwo, dlatego że chroni prawa poszczególnych uczniów, ale też jakby określa pewne zasady, a tym samym buduje zintegrowany zespół klasowy, bo w momencie, kiedy nie jest to jasno określone, nie jest to dopowiedziane, co nam wolno, czego nam nie wolno, na co się umawiamy, a na co nie, to panuje pewien chaos i ten chaos na pewno nie sprzyja budowaniu poczuciu bezpieczeństwa. Kiedy kontrakt klasowy działa? Kontrakt klasowy działa, proszę cię Sylwio o kolejny slajd, wtedy, kiedy uczennice i uczniowie znają jego cel. A mianowicie, kiedy wiedzą w ogóle, czemu on służy. To jest taka sytuacja ciekawa, że kiedy jakby rozmawiam z różnymi uczniami, bo ja też prowadzę zajęcia w różnych szkołach, takie psychoedukacyjne, psychoprofilaktyczne dla uczniów i uczennic, oni jakby pytam się, czy macie kontrakt. Oni tak oglądają się i mówią, tak, gdzieś tam jest. To mówię do nich, podajcie jedną zasadę, która jest w tym kontrakcie. No i wtedy zaczyna się pewien kłopot, bo wiele uczennic i uczniów no jakby nie potrafi tego podać. Dlaczego tak jest? Dlatego, że moim zdaniem ani nauczyciele, ani uczniowie nie wiedzą, po co jest ten kontrakt. Wiedzą, że on jest, bo trzeba go mieć, bo na przykład w szkole jest taka kultura pracy, że muszą być kontrakty, albo na przykład zdarza się też tak, że koleżanka ma fajny kontrakt, koleżanka nauczycielka ma fajny kontrakt, to ja sobie taki sam kontrakt zrobię. I to od razu muszę powiedzieć o takiej historii, która była w moim poprzednim miejscu pracy, że koleżanka dostała nową czwartą klasę i bardzo chciała, naprawdę miała bardzo dużą motywację, energię do tego, żeby z nimi zacząć pracować kontraktem. Ustaliła zasady, po czym te zasady postanowiła przykleić w antyramę. Nie wiem, jaki to był, w jakiej formie zasada, to jest taka typowa średniej wielkości antyrama. Zadała sobie dużo trudu, bo wycięła każdą literkę w każdym wyrazie. To były wycięte literki z gazet, z jakichś szablonów i te literki powiesiła, ale to było kompletnie nieczytelne. Poza tym kontrakt to jest taka, o kontrakcie możemy powiedzieć w takiej sytuacji, w której wszyscy jesteśmy zaangażowani w jego tworzenie. To znaczy, to nie jest tak, że ja przychodzę 1 września i mówię, słuchajcie, no to umawiamy się na to, tak? I mam już, wyciągam gotowe zasady z rękawa. W kontrakt zaangażowani są uczniowie. Ja na końcu pokażę wam dwie możliwości, od których właściwie można zacząć pracę nad zasadami klasowymi, natomiast teraz to tylko sygnalizuję. Kontrakt wtedy działa, kiedy jest napisany zrozumiałym językiem, czyli takim językiem, które rozumieją uczennicy i uczniowie przede wszystkim, które są jakby jasne, a nie językiem paragrafów, czyli nie takim językiem, jakim jest często są zapisane zasady w jakichś systemach oceniania, w statutach i tak dalej. Dobry kontrakt to taki kontrakt, gdzie zasady są sformułowane pozytywnie, a nie językiem Paszczaka napisałam. Nie wiem, czy wiecie, kim jest Paszczak. Ja jak byłam mała, to moją ulubioną bajką były Muminki, Wiosna w Dolinie Muminków i tam inne te części. W każdym razie Paszczak to był taki stwór z tej bajki, który nie był zbyt dobry i miał takie, był surowy i generalnie mówił Muminkom, czego im jest nie wolno, i Muminki się go bardzo bały i była taka piosenka, hej wisusy i chłopaki, Paszczak wsadzi was do paki. Nie będę już jakby dalej tej piosenki cytować. W każdym razie język Paszczaka to jest taki język zakazów. Natomiast kontrakt jest sformułowany, powinien być sformułowany pozytywnie, czyli jakby behawioralnie o co chodzi? Chodzi nam o to, że budujemy u uczniów pewne kompetencje, czyli budujemy pozytywne zachowania, czyli nie mówimy, jesteśmy, nie spóźniamy się, tylko jesteśmy punktualni. Nie mówimy, nie przezywamy się, tylko mówimy do siebie po imieniu, tak? Bo wzmacniamy to, o co nam chodzi.
Zasady są zapisane i zasady powinny być zaakceptowane przez uczennice i uczniów. No a co wtedy, jeśli oni nie chcą? No do skutku. To jest, znaczy ja nigdy w swojej karierze i z takich sytuacji i rozmów z nauczycielami, którzy mówią o kontrakcie, nie spotkałam się z taką sytuacją, kiedy uczeń naprawdę na złość i z taką dużą zaciekłością nie zgadza się na jakąś zasadę i to trwa jakieś tygodnie czy miesiące. Nie, czasami po prostu uczniowie się nie zgadzają na jakąś zasadę, bo ona jest niejasna. Tutaj na dole tego slajdu podaję Wam link, on będzie też za chwilkę na czacie, to jest taki link, o właśnie on już jest do takiej publikacji naszej CEO-owej dotyczących narzędziownik wychowawcy klasy, tam jest wiele sposobów integracji klasy, zachęcam, żebyście do tej publikacji zajrzeli. Kontrakt działa, kiedy jest widoczny, a nie kiedy jest schowany. To, bo tutaj mam na myśli taki konkretny obrazek, który widzę przed oczami, pracownia biologiczna, szkielet, akwarium, układ okresowy, bo tam chyba też chemia była, znaczy były lekcje chemii. W każdym razie dużo różnych takich cyklu tablic poglądowych i między tym kontrakt. Kontrakt jest jakby ważnym dokumentem, warto się zastanowić, jeśli on już jest napisany, jeśli on już jest przez uczniów przyjęty, jeśli zdecydowali się go przestrzegać, to on jakby musi być widoczny. No i on nie może być martwy, to znaczy, czyli powinien być żywy, mówiąc językiem pozytywnym, czyli w momencie, kiedy uczymy uczniów przestrzegania kontraktu, to odwołujemy się do niego i nie odwołujemy się tylko do tego, mówiąc na przykład Edyta, znowu rozmawiasz, co jest w punkcie trzecim, tylko mówimy super Jasiu, udało ci się dzisiaj przez całą lekcję super przestrzegać pierwszego punktu i wtedy wszyscy patrzą, tak? A w pierwszym punkcie pisze, szanujemy się nawzajem. Ważne jest, żeby ten kontrakt był żywy, to znaczy, że zdarzają się pewne zmiany. Jeśli coś w naszej klasie już staje się normą, to naprawdę nie musi być już zapisane w kontrakcie, to wtedy jakby pracujemy nad innymi rzeczami, ale te zmiany w kontrakcie powinny być zaakceptowane przez wszystkich, a nie narzucone na przykład przez nauczyciela albo przez jakąś grupę dzieci w klasie. No i to, co jest zapisane w kontrakcie, jest dla wszystkich ważne. Szczególnie powinno być ważne dla uczennic i uczniów. I w momencie, kiedy czytamy publikacje, które dotyczą pracy z kontraktem klasowym, to na przykład Andrzej Kołodziejczyk pisze o tym w taki sposób, że jeśli pracujemy z nową klasą nad kontraktem, to przez miesiąc codziennie na pierwszej lekcji przypominamy cały kontrakt. I to znaczy nie znowu, że ja go czytam jako nauczycielka, tylko że przypominamy go wspólnie z uczniami. Dobrze. Jeszcze wcześniej, tam jest o obszarach, które mogą dotyczyć, dziękuję. To obszary, które mogą znaleźć się w kontrakcie. Mogą znaleźć się różnego rodzaju zachowania, które chcemy, żeby występowały na lekcjach. Możemy znaleźć tam zapisy dotyczące wzajemnych relacji i tego, jak się traktujemy. Możemy znaleźć tam zapisy dotyczące stosunku do nauki, ale też zgłaszania i rozwiązywania trudności i konfliktów. Ja też powiem jeszcze o jednej rzeczy. Tego mnie nauczono, jak byłam na takim certyfikowanym kursie trenerów w treningu zastępowania agresji, bo też 15 lat pracowałam z taką trudnymi, nie lubię bardzo tego. W każdym razie z dziećmi i młodzieżą, którzy mieli kłopot z przestrzeganiem norm szkolnych. O tak to już lepiej zabrzmiało, pozytywnie. W każdym razie tam mnie nauczono, że jeśli jest jakaś zasada, z którą klasa ma szczególną trudność, to wtedy warto jest, żeby ona była zapisana pozytywnie po pierwsze, ale żeby była jakby ta druga część, czego jest nie wolno. Czyli szanujemy, podam przykład takiej zasady, która czasem jest łamana w klasie, czyli taka, gdzie uczniowie się nie szanują i gdzie, nie wiem, biją się, wyzywają i tak dalej.
Więc taka zasada mogłaby brzmieć: szanujemy się nawzajem, nie zgadzamy się na zachowania agresywne. I teraz zobaczcie, nie powiedziałam, nie bijemy się, czy nie jesteśmy agresywni, tylko nie zgadzamy się. Bo to oznacza, że w momencie, kiedy ja widzę, że moi koledzy się biją i stoję wokół nich w kręgu, to jakby nie udaję, że mnie to nie dotyczy, tylko jakby nie zgadzam się ja na to, więc mam gotowość w sobie, żeby w jakiś sposób tą sytuację przerwać, czy coś w tej sytuacji zrobić. Tutaj też jest przykład takiego kontraktu, który jest zaczerpnięty ze strony kreatywna pedagogika. Zobaczcie, że bardzo dobrze się też sprawdzają takie wizualne formy. Nie polecam w kontrakcie długich zdań, nie polecam dużej ilości punktów, maksymalnie niektórzy mówią 10, ja powiedziałabym nawet 6, bo to jest tyle zasad, żebyśmy mogli to zapamiętać. Co chciałam jeszcze powiedzieć? Chciałam jeszcze powiedzieć to, o czym powiedziałam, że powiem na końcu, czyli jak możemy zacząć budowanie kontraktów. Możemy zacząć to pewnie z wiele sposobów. Ja zwykle zaczynałam na jeden z nich. Albo zadajemy uczennicom pytanie, czego potrzebujesz, żeby czuć się dobrze w naszej klasie. Jakby burza mózgu, wypisujemy te rzeczy, potem dzielimy uczniów, łączymy uczniów w grupy, to też uczę się, że nie dzielimy uczniów, tylko łączymy uczniów w pary, łączymy uczniów w grupy. I oni sobie tam jakby pracują nad konkretną zasadą, bo też na przykład ważne jest, żebyśmy wszyscy rozumieli tak samo słowo szacunek. Co to znaczy, że ktoś mnie szanuje, po czym poznaję, że jestem szanowany, w jaki sposób ja mogę komuś wyrazić szacunek. Tak, to jest bardzo ważne, żeby te wszystkie rzeczy ukonkretnić, bo sama wartość szacunek jest wartością bardzo ogólną. Albo drugi sposób pracy nad budowaniem klasowych kontraktów, to jest wrzućmy strach do kapelusza, czyli pomyślmy sobie, co w naszej klasie jest takiego, co nam utrudnia bycie razem, co nam utrudnia wspólne uczenie się, tak napiszmy, czego byśmy nie chcieli i wtedy jakby uczniowie to, uczennice wypisują. No i wtedy, co możemy zrobić, żeby tego nie było, tak? Czyli jakby dwa sposoby. Ja wolę ten pierwszy, ale widziałam takie lekcje i znam takich wychowawców, którzy zaczynają to też za pomocą tego drugiego ćwiczenia. I jeśli pozwolicie, dziewczyny, to chciałabym jeszcze jedno powiedzieć, bo do tego mnie bardzo zainspirowała się Edyta. Chciałam powiedzieć bardzo też w obszarze tego naszego dzisiejszego webinarium motywacji, dlatego że dla mnie też bardzo ważne i kluczowe jest to, żebyśmy wierzyli w naszych uczniów i w nasze uczennice. Ja podam przykład, który mnie wzrusza. Drugi rok już mnie wzrusza. Pracuję z Szymonem. Szymon ma 20 lat, Szymon ma autyzm i duży stopień niepełnosprawności intelektualnej. Jest na dosyć silnych lekach i nauczycielki i nauczyciele mówili mi, że z nim się zbyt wielu rzeczy nie zrobi i Szymon się nie komunikuje, jest niewerbalny i słabo ma wdrożoną komunikację alternatywną, czyli nie komunikuje się piktogramami, nie komunikuje się mówikiem. I pamiętam, że z Szymonem pracowałam od września. Kwiecień, czyli mniej więcej niż pół roku pracy z nim, jesteśmy na spacerze, bo w mojej szkole można chodzić na spacery, żeby poznawać przyrodę, zdobywać sprawności, jest cudownie. Więc jestem z Szymonem na spacerze, mam z nim zajęcia rewalidacyjne, chodzimy sobie i mówię, Szymon, chodzimy tak i chodzimy i mnie już bolą nogi. Powiedz mi teraz, co ty myślisz, czy chodzimy dalej, czy siadamy już na ławce? I Szymon chwycił mnie za rękę i poszedł ze mną dalej. I to po prostu mi pokazało, że uczeń, który podobno się nie komunikuje, podobno nie sygnalizuje własnych potrzeb, właśnie pokazał mi, co chce. I od tej pory zaczynaliśmy zajęcia z Szymonem zawsze od tego, że Szymon wybierał, jaką chce herbatę. Jego wychowawczyni mówiła, nie, on to robi przypadkiem, wiesz. Ale Szymon miał swoją ulubioną, czarną herbatę z granatem. I pamiętam, na koniec roku spotkałam się z jego rodzicami i rozmawiam o tym. Mówię, czy Państwo wiecie, że Szymon bardzo lubi czarną herbatę z granatem, a mama do mnie mówi, nie, proszę Pani, on tylko pije zioła. I dzisiaj spotykam mamę i tatę Szymona. I mama i tata Szymona mówi mi tak, Pani miała rację, Szymon lubi herbatę z granatem. Wierzmy, potencjał naszych uczniów naprawdę jest duży. Bardzo dziękuję i życzę dobrego roku szkolnego.
Bardzo Ci dziękuję. Zanim przejdę do takiej końcowej części naszego spotkania, to chciałabym się jeszcze odwołać do tego, co powiedziałaś, Izo. Mam poczucie, że jeśli myślimy o motywacji, jeśli w ogóle chcemy rozwijać motywację, to tu jest bardzo dużo miejsca na sprawczość uczniów, tak? Na ich wybór, na ich takie decydowanie, czy to na poziomie budowania kontraktu, czy to na poziomie właśnie sprawdzania z nimi ich potrzeb i też odpowiadania na te potrzeby. Więc bez tej sprawczości wydaje mi się, że tej motywacji wewnętrznej nie zbudujemy. A druga rzecz, którą powiedziałaś o wartościach, tak? O tym, że bardzo często, i to jest też związane z tym takim niejasnym językiem, że bardzo często kiedy używamy nazw różnych wartości, nam dorosłym one się wydają bardzo takie, jakby powiedziałabym, oczywiste, tak? I wydaje nam się, że wszyscy wiemy, co się za nimi kryje. No ty powiedziałaś o tym, że ważne jest, by je tak sprowadzić do takiego konkretu, czasem do konkretnego zachowania, konkretnej postawy, na którą się zgadzamy albo na którą się nie zgadzamy. My w Centrum Edukacji Obywatelskiej mamy 4 wartości, które są dla nas ważne. Uczenie się, zaangażowanie, szacunek i współpraca. I też my jako dorośli zastanawialiśmy się, w jaki sposób tak naprawdę sprawdzać, że te wartości jako organizacja na różnych poziomach, czy wewnątrz pracy, czy pracując z dyrektorami, wdrażamy. I zrobiliśmy dokładnie to samo. To znaczy nazwaliśmy sobie zachowania, których od siebie nawzajem oczekujemy. I to jest taki punkt wyjścia dla nas, także dorosłych w pracy, który buduje kulturę pracy naszej szkoły. Wydaje mi się, że jak mówiłaś o kontrakcie, to trochę mówiłaś trochę o kulturze pracy właśnie klasy, sprowadzonej do takich konkretnych zachowań. I trzecia rzecz ważna, która jakoś bardzo, bardzo mnie ujęła, ten zapis taki, no nazwijmy negatywny, ale w kontekście odpowiedzialności uczniów. To znaczy my się nie zgadzamy na jakieś zachowanie, to znaczy, że jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby w naszej klasie się to nie wydarzyło. Nie tylko odpowiedzialni na takim poziomie, że ja tego nie robię, ale też jeśli widzę, że to się wydarza, to też podejmuję jakieś działanie, tak? Działanie zapobiegające. Warto o tym myśleć w kontekście budowania klimatu sprzyjającego uczeniu się, ale też budowania warunków, które wpływają na motywację ucznia i uczennicy. Mówiłam o tym, że wspomnę Wam o 2 publikacjach, które w Centrum Edukacji Obywatelskiej wydaliśmy. Pewnie część z Państwa te publikacje zna. W tej chwili przygotowujemy nowe wydanie publikacji, która kiedyś się nazywała Duch Klasy, teraz się nazywa Jak motywować uczniów do nauki. I tam jest szereg bardzo sprawdzonych metod i technik, bardzo prościusieńki, które można włączać na różnych etapach lekcji, by powoli angażować ucznia, tak powoli od początku pierwszych minut lekcji aż do samego końca. I ta publikacja jest o tyle wartościowa, że ona porządkuje te metody właśnie ze względu na te etapy lekcji, ale też ze względu na cele, które sobie stawiamy. To, o czym ty mówiłaś też, Edyta, że tak ważny jest ten cel, prawda, jeśli chodzi o skuteczne uczenie się uczniów. Druga publikacja jest nowsza, Uczyć się głębiej. To już jest publikacja, która jest bardziej skupiona na uczeniu się, ale również jakby zwracam na nią uwagę z tego względu, że zawiera ona szereg polskich i amerykańskich przykładów technik, mniej lub bardziej rozbudowanych, które można wdrażać na lekcji właśnie po to, żeby uzyskać ten efekt zaangażowania, bycia uczniów w relacji, nadania lekcji tempa. To, od czego ty też zaczęłaś, Edyto, mówiąc o wskazówkach takich, prawda, jak zadbać o to, by nasza lekcja rzeczywiście budowała tę motywację wewnętrzną uczniów. Także zachęcam do zerknięcia, do sięgnięcia do tej publikacji. Od 5 września będzie trwała też przedsprzedaż tego nowego wydania. Jeżeli Państwo jeszcze tej publikacji nie macie albo jesteście nią zainteresowani, to oczywiście gorąco polecam. Dziewczyny tutaj odwoływały się też do doświadczeń swoich własnych w Nauczycielskiej Akademii Internetowej. To było to takie źródło inspiracji też dla dziewczyn, bo dziewczyny były uczestniczkami tych kursów, a teraz tak naprawdę są mentorkami i towarzyszą innym nauczycielom w takim własnym rozwoju. My też w CEO staramy się balansować między właśnie takim rozwojem dydaktycznym, a takim rozwojem osobistym nauczycieli, więc w tych kursach mamy takie oferty, które nawet jeżeli są skoncentrowane na takie kursy, nawet jeżeli są skoncentrowane na bardzo praktycznych metodach dydaktycznych,
to sposób, w jaki pracujemy z nauczycielami w tych kursach, no jakby zakłada również ten taki rozwój osobisty każdego uczestnika i każdej uczestniczki. Nasze kursy obejmują trzy ważne obszary. Jeden to jest ten związany z ocenianiem kształtującym i to jest chyba jednak taka strategia, która i buduje relacje, i buduje motywację, i pracuje na tę samą ocenę ucznia, a też dostarcza po prostu konkretnych technik, strategii, metod, które pozwalają to u uczniów rozwijać. Mamy kursy, które no, związane są z szeroko pojętą dydaktyką, ale właśnie z takim ukierunkowaniem również na relacje, na motywowanie uczniów, na budowanie takiej efektywnej lekcji, w którą są zaangażowani uczniowie, jak również kursy, które po prostu poprawiają uczenie się uczniów. Staramy się też kierować naszą ofertę do nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Ona obejmuje jakby wszystkie te tematy, natomiast no, jest to dość specyficzny etap edukacyjny, więc tutaj zwracamy na to uwagę. Dziewczyny też od samego początku mówiły bardzo dużo o roli nauczyciela i o tym, że ważne jest, żeby zatroszczyć się o siebie. My się posługujemy metaforą nie chcę powiedzieć, że katastrofy lotniczej, bo to zabrzmi zbyt katastroficznie, tak to bym powiedziała. Natomiast no, prawda jest taka, że jeżeli chcemy wesprzeć innych, to sami musimy być mocni, musimy być silni. Jakby bez tego nie da rady. Sobie najpierw zakładamy maskę tlenową, a dopiero potem zakładamy maskę tlenową naszemu dziecku, tak? Jeśli jesteśmy na przykład w samolocie. Wydaje mi się, że dokładnie tak samo jest z uczniami. Dlatego też w tym roku postanowiliśmy naszą taką coroczną konferencję szkoły uczącej się kierowaną do nauczycieli i nauczycielek w mniejszym stopniu oprzeć o, no właśnie, rozwój warsztatu pracy nauczyciela, a skupiliśmy się na takiej tematyce, która jest cały czas związana z pracą nauczyciela, z wpływem nauczyciela na różne obszary życia szkoły, a przede wszystkim na uczniów i uczennice, ale tam przede wszystkim zwracamy uwagę na tę troskę o siebie, troskę w różnych wymiarach, troskę w wymiarze właśnie takim metodycznym, troskę w wymiarze emocjonalnym, troskę w wymiarze fizycznym. Jeśli kogoś zainspirowała technika, z którą pracuje Iza od już jak rozumiem kilkunastu lat, czyli taki trening uważności, to też na tym spotkaniu będziemy mieć również propozycję warsztatu, jak tę uważność praktykować. Ja chyba też na ten warsztat się udam, bo to jest coś, to jest obszar do rozwoju, tak chyba Iza, ty to nazwałaś. Dziś jeszcze trwa, to jest płatna oferta, ale ona naprawdę niewiele kosztuje. Dziś jeszcze trwa taka, nazwijmy, przedsprzedaż, cena promocyjna. Do końca dnia można kupić bilet w naprawdę atrakcyjnej cenie, bądź to na konferencję stacjonarną, bądź też na konferencję w takiej hybrydowej postaci, właśnie online'owej. Także serdecznie zapraszamy, to będzie okazja do spotkania oczywiście fantastycznych wykładowców prowadzących warsztaty, ale przede wszystkim wspaniałych nauczycieli, tych, o których ty, Izo, mówiłaś, takich, którzy zarażają się nawzajem, wnoszą nową energię, mają świetne pomysły i bardzo im zależy na tym, żeby mieć wpływ, tak, mieć wpływ na to, co się dzieje z uczniami w szkole. I jako Centrum Edukacji Obywatelskiej, bo obiecałam, że jeszcze opowiem chwilkę o tym, staramy się towarzyszyć szkole w różnych obszarach tematycznych. Oczywiście koncentrujemy się na uczeniu się, to jest ten obszar Pomagaj się uczyć, w którym również jest program Szkoła Ucząca się, ale też dostarczamy szkołom narzędzi, które pomagają angażować uczniów, również rozwijać ich samorządność i taką partycypacyjność. Mamy obszar Odpowiadaj na globalne wyzwania, w którym zwracamy uwagę na konsekwencje rozwoju cywilizacyjnego, na to, co się dzieje ze światem współczesnym, też uwrażliwiać na różnego rodzaju problemy i bolączki zarówno w Polsce, jak i w innych krajach. W obszarze Otwieraj na kulturę zajmujemy się pewnie bardzo różnymi tematami, ale to, co jest wyróżnikiem tego obszaru, to jest praca z różnymi tekstami kultury. Od filmu zaczynając, poprzez takie działania, poprzez jakby bardziej złożone strategie edukacji kulturalnej. Ucz otwartości, myślę, że tam jest dużo o relacjach, o budowaniu poczucia sprawczości, ale też budowaniu relacji opartych na szacunku i różnorodności. No i wreszcie obszar Wyjaśniaj politykę, w którym staram się tłumaczyć, co się dzieje w świecie polityki, ekonomii w kraju i w Europie i tam jakby
dla nas jest to z jednej okazji, z jednej strony okazja do dostarczania pewnej wiedzy, ale z drugiej strony do sprawiania, do wpływania na uczniów i ich zaangażowanie dziś, ale również mamy nadzieję, że w życiu dorosłym. Jest wrzesień pierwszy, więc my też ruszyliśmy z rekrutacją do tych programów. Te wszystkie programy w tych obszarach są nieodpłatne, można się tam zapisać w parze z innym nauczycielem. Jest tam też oferta dla wychowawców, także gorąco zachęcamy do śledzenia naszej strony głównej Centrum Edukacji Obywatelskiej i do sprawdzenia, czy jest jakiś program, który być może właśnie pomoże Wam zbudować klimat w klasie, albo właśnie pracować nad motywacją uczniów, albo właśnie pracować nad rozwiązywaniem konfliktów, które się w Waszych klasach pojawiają. Serdecznie zachęcam. Tak jak Wy, dziewczyny, jesteście bardzo blisko swoich potrzeb uczniów, tak my jako Centrum Edukacji Obywatelskiej staramy się być blisko potrzeb nauczycieli, dyrektorów. Bardzo często rozmawiamy, bardzo często się spotykamy z Wami i to, co dla Was przygotowujemy, nie jest takim, wiecie, pomysłem gdzieś powstającym w kuchni, przy kawie, tylko to jest efekt wielu rozmów, czasem trudnych, z nauczycielami, nauczycielkami, uczniami, uczennicami, dyrektorami, dyrektorkami. I to jest taki efekt wspólnego poszukiwania dobrych, prostych, angażujących i rozwijających strategii do pracy w szkole. Także zapraszam serdecznie. Jest 19:14, mówiłam, że będzie godzina 15. Nie wiem, jak to zrobiłyśmy. Chyba po raz pierwszy udało mi się nie przekroczyć czasu, więc nie będę na koniec gadała zbyt dużo, żeby właśnie nie przekroczyć tego czasu. Bardzo serdecznie Wam dziękuję. Dzisiaj Maciej Wojdyna na swoim Facebooku, to jest jeden z nauczycieli, powiedział, że dla niego 1 września to jest jak Sylwester i że on się tutaj rozmija ze swoimi kolegami, koleżankami, nie nauczycielami, nie nauczycielkami. Bo on po prostu tak naprawdę dla niego rozpoczęcie nowego roku to jest właśnie 1 września. Z tego co wiem, dla Edyty i Izy również, więc życzę Wam, tak wiecie, przewrotnie, szczęśliwego nowego roku. I mamy nadzieję, że w tym nowym roku będziemy się widywać często, przy różnych okazjach, po różnych stronach ekranu. Mam nadzieję też, że będzie okazja do tego, żeby się spotykać stacjonarnie. Bardzo Wam wszystkim serdecznie dziękuję. Dziękuję też Anicie Nogal i Oli Nagot, które wspierają nas, nie chcę powiedzieć technicznie, bo to nie jest tylko wsparcie techniczne, to jest również takie wsparcie emocjonalne, ale dbają o to, żebyście Państwo nas widzieli, słyszeli i żeby można było nas oglądać, czy to tutaj właśnie na Zoomie, czy też na Facebooku, ponieważ mieliśmy od samego początku streaming na Facebooku Centrum Edukacji Obywatelskiej. Bardzo Wam dziękuję. Dziękuję Tobie, Izo, dziękuję Tobie, Edyto, za to, że po raz kolejny zgodziłyście się z nami zacząć nowy rok szkolny. Z nami, to znaczy z Centrum Edukacji Obywatelskiej, ze Szkołą Uczącą się, a także z Nauczycielską Akademią Internetową, bo to jest pierwsze webinarium z cyklu Pomagamy się uczyć. Do zobaczenia. Mam nadzieję, że wkrótce. Dziękuję bardzo.